Witamy kochani na kanale Gastro Freaks. Kanał ten ma być poświęcony generalnie tematyce, jak usmażyć kotleta, ale oprócz tego, jak rozerwać się w internecie, powiemy wam o swojej przygodzie w gastronomii i nie tylko. I będziemy się dużo śmiać. Taki jest nasz główny cel. I mam nadzieję, że te miliony, które oczekują tego programu... Tak, dokładnie, kochani, jesteście z nami? Jesteśmy tutaj. Dobrze. Wiem, że jesteście i jak Jacek Kurski jutro poinformujemy was, że w piku było... Byliśmy liderem w sondażu Nielsena. Dokładnie. Kochani, jesteśmy tutaj też po to, żebyście zobaczyli, jak nam się wiedzie, co robimy, dlaczego gastronomia, ponieważ jest to talk show, które będzie tak naprawdę, które nie ma scenariusza. Scenariusz pisze nasze życie, które pędzi po prostu w zastraszającym tempie. Jest bardziej pasjonujące niż siła dwóch połączonych seriali, Klan i Na Wspólnej, czyli siła rażenia. Widzicie tutaj siłę rażenia, że jest po prostu przepotężna. Ja chciałbym również podziękować naszym sponsorom, szamponowi Nizoral, patrząc na chłopaków, kremowi mocującemu do protez Protefix, dzięki któremu macie wizualizację, że moje uzębienie jest w komplecie. W związku z tym jestem jakby troszeczkę prowadzącym tego show. Przy wsparciu Coca-Cola Company byliśmy już na finiszu tego, żeby sfinalizować rozmowy z Oliwierem Janiakiem, Grażyną Torbicką. Niestety się nie udało, także nie ma stricte prowadzącego. Ale mamy za kamerą Ewę. Dokładnie. Cześć, cześć, chłopaki, cześć. Ewa, na pewno się pojawił. Ewa S, aka Ewa Drzyzga, w związku z tym, że być może w tle niekiedy usłyszycie jakieś ładne pytanie zadane przez nią. Ona się jeszcze troszeczkę wzbrania, ale my będziemy tu ją delikatnie stymulować. Musimy. Zaraz coś wymyślimy. Zaraz coś wymyślimy, dokładnie. Tak samo jak znajdziemy pomysł na naszego kolegę Pawła. Kochanego reżysera. Może przedstawmy się. Ja myślę, że jesteśmy w trzech wspólnikami. Znamy się bardzo długo, prowadzimy ten biznes razem. Znamy się, myślę, od lat 15. Adam, człowiek, który miał nie uczestniczyć dzisiaj w nagraniach za karę, ponieważ jeszcze nie wymienił opon na zimowe. Proces ten trwa około 3 lat, jednak zostało mu to zapomniane, jest z nami. Udało się dziś już. Ale zabrali mu prawko, dlatego... Tak, i bolałem, co było, co jest ciekawsze, stracił prawo jazdy Tomasz i Mateusz. Ja myślę, że zadam pierwsze pytanie tytułem wstępu. Dlaczego gastronomia? Może ja wychylę się z odpowiedzią. Czuję się delikatnie prowodyrem tego całego przedsięwzięcia, które jest bardzo złożone i jestem najnudniejszą częścią tego zespołu, dlatego Mateusz będzie nadawał kolorytu, jak już zdążyliście zauważyć. Ale zawsze chciałem mieć gastronomię, bo uwielbiałem jeść. Taka jest prawda generalnie. I poprzez swoje doświadczenie biznesowe odwiedzałem wiele miejsc na świecie i wiele fajnych restauracji. I troszeczkę żałowałem, że nie ma tego typu fajnych miejsc akurat w naszej Bydgoszczy, która jest często porównywana z bydgoską rezygnacją albo marazmem. I chciałem troszeczkę nadać ten koloryt, żeby mieć miejsce, w którym mógłbym się tak naprawdę rozerwać. Ten plan troszeczkę spłonął na panewce, bo jak prowadzisz gastronomię, to nie rozerwiesz się we własnym miejscu, ale to jest takie doświadczenie, które przychodzi z czasem. Próbowaliśmy się rozrywać, aczkolwiek nigdy nie wyniknęło z tego nic dobrego. To jest taka może rada, jakby ktoś chciał kiedyś otwierać gastronomię i będzie myślał, że będzie do niej przychodził, rozsiadał się ze znajomymi i pił winko. To niestety tak nie wygląda. I dwa, że traci się autorytet u swoich pracowników. To też dostrzegliśmy na przestrzeni trzech lat prowadzenia. Także trzeba dawać przykład. Tak. Mnie na przykład paradoksalnie gastronomia wyciągnęła z ciężkiej choroby alkoholowej. Akurat to nie jest żart. To nie jest żart. Nie, no ta choroba, po prostu bardzo lubiłem zawsze spożywać różnego rodzaju trunki. A w tej chwili już nie? Moja dewiza życiowa brzmi: najlepszy alkohol to taki, który jest aktualnie dostępny. Także nie miałem mnie wino, czy to whisky, czy piwo, to tam... Była również dewiza: piwo to nie alkohol. Tak. Piwo to nie alkohol, tak, a żona to nie rodzina, to takie tak złote, takie... PRL-owskie hasełka. Nie, ale mówiąc na poważnie, właśnie też byłem zawsze osobą, która lubiła się dobrze zabawić i też dlatego myślałem, że może właśnie gastronomia jest dla mnie, ponieważ
Był to dla mnie idealny właśnie takie wejście, są moi przyjaciele, którym mogę zaufać pod kątem biznesowym, a jednocześnie fajny grunt do zabawy. Tu już właśnie Tomasz zweryfikował ten mit. Oczywiście są, na pewno istnieją tacy szczęśliwcy, którym to wychodzi. Serdecznie ich pozdrawiamy. Może też kiedyś dojdziemy do waszego do tego etapu, poziomu. Ale raczej jesteśmy na takim etapie, że te tematy się wzajemnie wykluczają, prawda? Wracając do chronologii. Ja odchodziłem z koncernu i chciałem taki biznes otworzyć, jako mój dodatkowy biznes. I zaprosiłem mojego kolegę Adama, który jest w tej branży od... Od wielu lat tak naprawdę. 17-18 roku życia? Tak, zawsze za barem, gdzieś tam się pojawiałem w lokalach, obsługując moich najlepszych kolegów. Też. W najlepszych lokalach bydgoskich. Tak, nas obsługiwał, że czasami... Źle to się kończyło. Źle to się kończyło, tak. I ja byłem gdzieś tym czynnikiem, który miał to doświadczenie w gastronomii. I tak z taką chęcią zawsze chcieliśmy mieć coś swojego. Ja dzięki Adamowi przeczołgałem się przez całą ulicę Dworcową swego czasu. Pomagałem Mateuszowi wtedy. To były, zdaje się, moje urodziny. Niesamowite, nie pamiętam, pozycje. Tak. Przepraszamy również właścicieli kilku mniej ekskluzywnych samochodów, które w międzyczasie... Mogły ucierpieć. Nie, tutaj oczywiście żart. Nie było w tym żadnych wandalizmów. I tak gdzieś w końcu z Tomkiem doszliśmy do wniosku, żeby spróbować. Była okazja na ulicy Jatki. Otworzyliśmy pierwszy lokal, po chwili dołączył do nas Mateusz. No i tu jesteśmy. W tej chwili. Dodamy, ulica Jatki bardzo ciekawa, dla bydgoszczanów już dosyć znana, ale cały czas dla niektórych dość anonimowa. Mhm. Myślę, że tak naprawdę na skalę Europy, a nawet świata dość wyjątkowa, bo cała pełna restauracji, zadaszona, z takim super klimatem, szczególnie wiosną i latem, kiedy jest pełno stoliczków na zewnątrz, jest muzyka na żywo. No jest to taka perełka, na której zależało nam, żeby być. I tam otworzyliśmy swoją pierwszą restaurację, Karawka Wine Bar and Restaurant, to dodaliśmy. Taki koncept dość oryginalny, że którego wino... w Bydgoszczy jeszcze nie było wcześniej, prawda? Tak. Zawsze kierowaliśmy się tym, żeby robić coś, czego już nie ma, żeby iść tą... Czego jeszcze nie ma. Tak. Żeby mieć... Czego jeszcze nie ma. Czego jeszcze Przepraszam. Nie ma. Żeby mieć taką wartość dodaną, a że ja byłem, powiedzmy, takim wielkim fanem wina, nie jestem sommelierem, to namówiłem załogę, żeby pójść w ten koncept, który wydawał się kompletnie irracjonalny dla może miasta Bydgoszczy, może generalnie Polski, bo wino ma coraz więcej zwolenników, ale jest czymś nowatorskim. A jak ludzie mówią, że co ty robisz, dlaczego wino? Przecież to nie wypali w Bydgoszczy, to o czym świadczy, prawda? Tomasz bez butelki dobrze schłodzonego Chardonnay przed godziną 8 nie jest w stanie funkcjonować. To jest to, tak. Tak, i że troszeczkę mieszkałem w Hiszpanii i tam tak naprawdę liznąłem tego świata, powiedzmy, wina, kultury picia wina, też wychodzenia na miasto, bo tam to dzieci wychodzą na kolację do restauracji, jest to normalne, więc chcieliśmy zrobić takie miejsce, które będzie miało tą ofertę wina, ale nie będzie sztywne, nudne, też z białymi obrusami i tak dalej, tylko żeby każdy mógł sobie wyjść na Prosecco, czy na jakiekolwiek wino i się zrelaksować. I świetnie bawić przy tym. Tak, więc to jest chronologicznie nasza historia naszego pierwszego lokalu. Obecnie jesteśmy w naszym drugim, a można tak powiedzieć, że trzecim lokalu, bo tam kawałek na prawo jest nasz drugi lokal La Rosa, o którym może szerzej powiemy w następnym odcinku. Mamy jeszcze jeden lokal, Port 13, typowo śródziemnomorski, który funkcjonował jedynie miesiąc. Bo przed lockdownem. Jesteśmy oczywiście w czasie lockdownu i tu może się ktoś dziwić, dlaczego wy otwieraliście w ogóle restaurację w lockdownie, bo tak było, bo otworzyliśmy... La Rosa otworzyliśmy chwilę przed lockdownem, gdzie to było fantastyczne doświadczenie zderzyć się z rzeczywistością zamknięcia lokalu dopiero co otwartego. A w międzyczasie mieliśmy podpisaną umowę jeszcze na to miejsce i na Port 13, także to była fantastyczna przygoda, emocje super, ale też przy tej okazji chcielibyśmy pozdrowić wszystkich gastronomów, życzyć tej wytrwałości i żeby walczyć, bo my musieliśmy się wykazać mega, mega innowacyjnością i kreatywnością, żeby przeżyć ten okres, o czym będziemy też mówić w następnych odcinkach. Zatem to był wstępik. W każdym odcinku chcę was poinformować, że będą trzy stałe kolejne elementy.
Adam jako wytrawny, a może najlepszy. Nie mów, a może nie. A może nie, 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 bo ktoś wyłączy, a tak usłyszy coś i może będzie to ciekawe. Aha, no dobra. Z racji, że nie można nigdzie wychodzić, to Adam jako wytrawny barman, doświadczony barman, szczególnie znany na terenie Bydgoszczy, bo pracował w legendarnych lokalach, w których wszystkie oszczędności swoje wydaliśmy, jak ekipa z Moralista szczególnie. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy. Pokażę, jak zrobić w warunkach domowych koktajlik i sobie umylić wieczór piątkowy czy niepiątkowy. Każdy, nawet każdy. Nasi kucharze pokażą wam, jak przygotować fajne potrawy w warunkach domowych. A że mamy i restaurację, i catering dietetyczny, to będziemy raz robić catering dietetyczny, czyli coś dietetycznego, a raz coś takiego bardziej, powiedzmy, restauracyjnego. A Mateusz, jak Mateusz umili nam jeszcze. A i nasza gwiazda wieczoru na sam koniec, czekajcie do końca. Nie uwierzycie, ale Mateusz oprócz tego, że jest reprezentantem Polski w koszykówkę 3x3, która jest dyscypliną olimpijską, jeśli się olimpiada odbędzie. Jest w kadrze, jest byłym reprezentantem Polski i profesjonalnym koszykarzem. My generalnie znamy się z koszykówki. Odkrył swój talent wokalny i przed pandemią śpiewał u nas co tydzień, co było odbierane no, z wielkim entuzjazmem, naprawdę. Więc czekajcie na ten numer. Ja myślę, że na pierwszą piosenkę. Dokładnie. Jego ulubiony numer Shallow. O tak! Ja też również chciałem pozdrowić moich byłych nauczycieli śpiewu, takich jak Sting, Lenny Krawic tak. oraz Mój Ryszard Rynkowski. Tak. Pozdrawiamy. Nawiązując do tego, co powiedziałeś, to nasze show będzie zawierało tak naprawdę wszystko. No, tu jest po prostu pełen content. Gotowanie, śpiewanie. Pełen rozmowa, konkurs, życie, konkursy oczywiście, wymyślimy jakieś pytanie, do wygrania biografia, dobra lektura, biografia Jarosława Jakimowicza lub książka telefoniczna Rudy Śląskiej, to sobie Państwo wybiorą. I co, no dziękujemy bardzo, wymyślimy jakieś konkursowe pytanie, będziemy grać, śpiewać, gotować i już Tomek również zadba o to, żeby odpowiednio przynudzić. Także każdy będzie tutaj spełniał swoją rolę. Dziękujemy wam pięknie. Do zobaczenia. I widzimy się w kolejnych odcinkach.